Poniedziałek 30 marca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Pieszycach odbyła się sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczęły się od sprawozdań z działalności Rady oraz Komisji Stałych za 2014 rok, po których radni przyjęli jednogłośnie bardzo ważną uchwałę dla gminy Pieszyce, zmieniającą jej status z gminy miejskiej na miejsko-wiejską. Pomoc w tym przekształceniu wyraził gość specjalny posiedzenia, senator Stanisław Jurcewicz. Przez 3 miesiące naszej bardzo wytężonej pracy i przeprowadzonych konsultacji społecznych, szczególnie na terenie sołectw, które są oczywiście najbardziej zainteresowane tą zmianą, sprawiły, że mogliśmy tą uchwałę dzisiaj przyjąć w pełni świadomie, że mieszkańcy Pieszyc, a przede wszystkim mieszkańcy tych sołectw, takiej zmiany od nas oczekują. Jutro ten wniosek zostanie zawieziony przez nas do Urzędu Wojewódzkiego, za pośrednictwem którego zostanie on przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji i mamy nadzieję, że w okolicach lipca, czyli połowy roku, uzyskamy pozytywną odpowiedź co do tej zmiany i wraz z tą decyzją z dniem 1 stycznia 2016 roku będziemy mogli być już gminą miejsko-wiejską bardzo oficjalnie. Moim zdaniem ta decyzja powinna być znacznie wcześniej, dlatego że żadną ujmą, jeżeli gmina jest miejsko-wiejską, natomiast myślę, że powinno być wcześniej dlatego, bo były pieniądze dla wsi, można było korzystać z różnych źródeł i sądzę, że ten okres troszkę został niestety przespany. Uważam, że po tej analizie i pewnie zgodzie społecznej doszły władze, pani burmistrz, rada, dzisiaj przecież będzie głosowała, doszła do wniosku, że to jest optymalne rozwiązanie, nie sztuczne, takie właściwe, które funkcjonuje i moim zdaniem będzie, podkreślam, to możliwość pozyskania środków, które są szczególnie nakierowane na wieś w różnych programach. Będzie to na pewno, jak to mówi nasz słynny pan prezydent, plus dodatni. Głównym czynnikiem przemawiającym za przekształceniem gminy były nie tylko finanse, ale również tożsamość mieszkańców ze swoimi miejscowościami. Jest to dla nas bardzo ważne, szczególnie dla mieszkańców sołectw. Po pierwsze, z uwagi na samą tożsamość mieszkańców. Mieszkańcy tak naprawdę nigdy nie utracili tej swojej wiejskiej tożsamości. Czują się wręcz oszukani tą zmianą, która tak naprawdę nie wiadomo kiedy się zadziała, że stali się ze wsi miastem. W związku z tym oczekują powrotu do korzeni, ale po drugie otwiera to zarówno nam jako gminie, jak i wszystkim mieszkańcom, przedsiębiorcom działającym na terenie wiejskim pewne możliwości co do pozyskania już ostatnich środków zewnętrznych z tego programu rozwoju obszarów wiejskich, gdzie pieniądze są dedykowane na obszary wiejskie, dedykowane dla rolników działających na obszarach wiejskich, obszarach górskich, dla gospodarstw agroturystycznych, dla gospodarstw ekologicznych i mamy nadzieję, że będziemy mogli również z tych środków w pełni skorzystać. Dużo kontrowersji wywołała przyjęta uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w Pieszycach. Dzisiaj na sesji przyjęliśmy też bardzo ważną uchwałę, która pozwala nam dofinansować pewnej części działania niepublicznego szkolnictwa na terenie gminy Pieszyce. Dofinansowanie to może zbyt duże stwierdzenie, dlatego że pieniądze, które przeznaczamy dla szkoły, mają pokryć wyłącznie dowóz dzieci do tej właśnie szkoły. Szkoła w 100% utrzymuje się z subwencji, którą otrzymuje od miasta. Jest to kwota około 5300 zł na jednego ucznia. I tutaj chciałabym nadmienić, że szkoła publiczna, która działa na terenie gminy Pieszyce, otrzymuje od miasta subwencję na poziomie 7300 zł, więc jest to zdecydowanie wyższa subwencja niż ta, w której działa szkoła niepubliczna. Pieniądze, które przeznaczamy dla szkoły niepublicznej, budziły dosyć duże kontrowersje wielu radnych, którzy sugerowali, iż szkolnictwo niepubliczne powinno finansować się w 100% samodzielnie, bez dotowania tej formy działalności z budżetu miasta. Ja wychodzę z innego założenia. Sesja zakończyła się sprawozdaniem burmistrza miasta z pracy między sesjami rady oraz odpowiedziami na interpelacje i zapytania radnych.